A teraz o uwagę prosimy wszystkich gospodarzy. Rolnicy mają więcej czasu na złożenie wniosków o dopłaty bezpośrednie. Minister rolnictwa podjął decyzję o wydłużeniu terminu do 17 czerwca. W tym roku rolnicy prowadzący małe gospodarstwa rolne składają takie same pełne wnioski jak wszyscy gospodarze. Nie ma możliwości złożenia oświadczenia. Od 2021 roku wyłączną formą, w jakiej można złożyć wniosek o przyznanie płatności, jest forma elektroniczna poprzez platformę e-Wniosek Plus, znajdującą się na stronie agencji. Mówi Mateusz Bukowski, dyrektor Wielkopolskiego Oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Poznaniu. A to nie koniec zmian. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nie wysyła tzw. wniosków spersonalizowanych, czyli przesyłek papierowych, wstępnie wypełnionych wniosków. Wyjaśnia Rafał Sobczak z Wielkopolskiego Oddziału Agencji. Wypełnienie e-wniosku nie jest trudne. Jeśli jednak ktoś miałby problem z wnioskiem, może zwrócić się o pomoc. Można przyjść do biur powiatowych agencji. Najlepiej umówić się telefonicznie ze względu na sytuację, w jakiej się znajdujemy. I pracownicy pomogą takiej osobie taki wniosek wypełnić i wysłać. Wątpliwości związane z wypełnieniem wniosków rolnicy mogą też konsultować, dzwoniąc pod bezpłatny numer infolinii 838 0084.